Rozłom ludzkości, sezon drugi, część trzecia, remake. Marzec 2026. Tadeusz, Ricardo oraz ojciec Agaty weszli do szczątek samolotu. W nim dobili zarażonych i zaczęli poszukiwać reszty danych o nowej zarazie. Po żmudnych poszukiwaniach w końcu znaleźli, dali je naukowcom, po czym zaprosili ich do swojej piwnicy, w której siedziały dwie kobiety. Agato, żono, sytuacja się trochę skomplikowała. Na nasz dom spadł samolot, a to są ocalali. Po chwili wszedł Tadeusz, Ricardo, a za nimi dwóch naukowców. To są ocalali z tego samolotu. Być może są teraz najważniejszymi osobami na świecie. Wiedzą, jak zrobić lek. Lek na co? Na broń biologiczną? To jest broń. Stworzyli to tak, by nie można było tego wyleczyć. Mamy, jakby to powiedzieć, substancję, która znacznie wydłuża przemianę. Jeszcze nie ma nazwy. Musimy ją przetestować na innych osobach niż nasi koledzy z biura. I dlatego to, co mamy w walizkach, jest ważne. Ale gdzie podziały się moje maniery? Ja jestem Dawid, a to jest Benjamin. Agata, Elżbieta. Przedstawiły się niemalże jednocześnie, podając sobie dłonie. To co robimy? Nasz dom zniszczony, zapasów mamy jeszcze na trochę. Możemy zostać i przeczekać najgorsze. Odparła Elżbieta. Nie, im dłużej, tym gorzej. Musimy wyruszyć od razu, odpowiedział Ricardo. Słuchajcie, wtrącił się Tadeusz. Skoro możemy uratować świat, znaczy lego go podciągnąć, musimy iść do moich rodziców. Mieszkają w górach. Mają masę zapasów, auta, broń. Wszystko jednym słowem. A gdzie wy musicie dotrzeć? Do Anglii. W Londynie, tam na nas czeka zespół. Tyle, że mieliśmy tam być jutro, ale coś nam plany pokrzyżowało. Zgoda, ale pod warunkiem, że tam nie zostaniemy długo. Czas nas nagli. Spokojnie, nie musisz się o to martwić. Dojdziemy tam piechotą w około 5-7 dni. A do Francji dojedziemy przy dobrych wiatrach w 2 dni. No to cóż, spakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszamy. Po godzinie byli już gotowi. Spakowali 3 torby pełne jedzenia, wody oraz amunicji. Tadeusz, ojciec Agaty, Agata, Elżbieta, Ricardo, Dawid i Benjamin. Od 7 ludzi zależało, czy świat będzie w miarę normalny. Spojrzeli się wszyscy na zgliszcza. W chwilę wróciły wszystkie wspomnienia. Zamknęli mocno oczy, obrócili się na pięcie, po czym wyruszyli w podróż. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych, Waszyngton. Leszek planował zbrodnię mordu na wysportowanym, wysokim mężczyźnie o ciemnej karnacji oraz ciemnych oczach. Śledził go przez kilka dni. Poznał jego plan dnia, co je, co lubi oglądać, oraz skakował się na jego wszystkie konta multimedialne. W weekend późny wieczorem lubił biegać w lasach i tak tam siedział do rana. Kto wie, może lubi być sam, typ samotnika. Można by pomyśleć, że zbrodnia idealna. Nastała ta godzina. Godzina morderstwa. Sportowiec siedział na wzniesieniu, z którego było widać cały las oraz piękne góry. Widok jak z bajki. Leszek podszedł go od tyłu, po czym szybkim i mocnym ściśnięciem za szyję zaczął go dusić. Po chwili padł, zabrał ciało do swojego auta i wyruszył do swojego nowego znajomego. Gdy już się znalazł na miejscu, czekało na niego 5 mężczyzn ubranych w czarne garnitury oraz człowiek, który kiedyś uratował jego życie. Kto wie, czy ten upadek i uraz głowy nie wpłynęło na jego psychikę. A może sytuacja, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, do tego się przyczyniła? Cóż, odpowiedzi na to pytanie na pewno nie znajdziemy. Leszek wysiadł z auta, otworzył bagażnik i wziął ciało na barki. 2 obcych mężczyzn wzięło go, a 3 wręczył mu zapłatę. No, spisałeś się, odparł facet w czerni.
Twoja dola jest w twych dwóch walizkach. Każda ma po milionie. No nie gadaj. Tyle pieniędzy dla mnie? Spytał niedowierzając. Tak. Odparł jego nowy znajomy. Lecz nie na darmo. Za te pieniądze skombinujesz sprzęt, materiały wybuchowe do wybuchu komisariatu. Zostanie ci jakieś kilkaset tysięcy, więc spokojnie. Pierwszy raz w życiu mam tyle pieniędzy przy sobie. Wielkie dzięki. Nie zawiodę was. W końcu przy tobie staję na nogi. Zrobię to jak najszybciej.